górnym lewym rogu Grzegorz Panakomicz, Team Liquid, w dolnym prawym rogu Percival z Korei Południowej. Czy o tym Percivalu muszę trochę poczytać, bo ja pamiętam tego zawodnika oczywiście, ale co on tam zagrał, co on tam ugrał? Okej. Okay. Rocznik 2002, drużyna GP. Jak mu tutaj do tej pory szło? No, raczej takie mniejsze turnieje koreańskie z tego co widzę. Więc jeszcze czeka. On ma 19 lat tylko, kurczę. Pamiętam, że kiedyś o nim trochę słyszałem. Minimalnie. No ale to w zasadzie jego historia nie jest jeszcze zbyt daleka. Raczej sięga roku 2019. To nie jest jak Biul właśnie. Dobra, propka, jak widzimy, sprawdza, co się dzieje w naturalu. No i mana zaczerpnął informacji. Grzegorz jest swoją drogą jedynym graczem spoza Korei Południowej w tej grupie. No dokładnie, trzech Koreańczyków, jeden Polak. Tak wygląda ta grupa. No mana ma na pewno duże wyzwanie przed sobą. Swoją drogą ten Percival właśnie. Dla mnie to jest jedna wielka zagadka, bo czy on jest lepszy od Many, czy on jest słabszy od Many? Jak ta forma, jak ten skill, jeszcze może wklepię sobie na Aligulaka statystyki. Zobaczymy, czy coś tam ciekawego ta strona powie. Percival. A no, oczywiście gracze ze sobą nigdy nie grali. Mana i Percival to jest ich pierwsze spotkanie w turnieju kiedykolwiek. No, statystycznie... Teoretycznie ma na lepszy. Chociaż win rate 37% na Terrana w ostatnim czasie to nie zachęca, jeżeli chodzi o manę. No i tutaj też za wiele nie jest w stanie zrobić Polak. Jeden Marin. Co on tu ćwiczy? Tak jest, witamy o świcie. Godzina 13:48. Mam nadzieję, że u was wszystko fantastycznie. I kolejny dzień będzie jeszcze lepszy niż poprzedni. Dzisiaj jakby co właśnie. Dwie transmisje planowane. No na razie z turnieju Wardiego zobaczmy, czy ma na coś ładnego jeszcze tutaj będzie w stanie ugrać. No niestety. On dwie adeptki za jednego Marina ostatecznie, czyli chyba Percival szczęśliwy z początku. Głos radiowy, niski bas. Ja o poranku często mam taki. Ja to powinienem chyba ten zatkany nos. No teraz jeszcze nie, ale niewykluczone, że może niebawem taki będzie. Natomiast pamiętam, że jeszcze kiedyś bardziej to było spotęgowane, czasami po śnie. Najlepiej jakbym pracował w radiu, ale tak przez jakieś... No, zaszalejmy, pół godziny dziennie i żebym wstawał jeszcze już w radiu, żebym w ogóle ten... Bo w radiu to można w szlafroku czy w piżamie w teorii prowadzić audycję, transmisję. Przez pół godziny człowiek ma taki głos, no może do godziny, taki inny, zauważalnie inny. I potem już jak zrobi swoje, to koniec. Albo lektor. Lektor przez godzinę po wstaniu. Dokładnie, na tym polega odpowiedzialność. Głos się kończy. Głos już za jakiś czas pewnie wyjdzie. Już nie będzie taki. Do czasu kolejnego poranka. Bunkier oczywiście rozpracowany. No to jest całkiem spore wyjście, które co ciekawe widzi doskonale Mana. Revelation został zagrany na Mariny. Także ich pozycja nie jest obca Manie. No właśnie, Mana doskonale widzi, jak duża grupka Marinów idzie do niego. Ciekawe, jak odpowie na zagrywkę przeciwnika. No to jest świetna odpowiedź, bo widać, że nie jest tak, że jeden Marin idzie jakoś bardzo mocno z przodu. O, jak jeszcze no pięknie Percival. Jeszcze się zatrzymał, żeby jeszcze zza krzaka wyszedł, żeby jeszcze bardziej ta pułapka wszystko złapała. No pięknie. Doskonale, doskonale. Teraz Polak ma dużo więcej czasu.
Oczywiście będzie próba kolejnej walki. Percival ma jednak steampacka, to dalej jest trochę niebezpieczna sytuacja. No i dalej zna pozycję przeciwnika Polak, bo kolejny Revelation zagrany i to jest wizja many. Już się chyba nakręcił tutaj wystarczająco mocno Koreańczyk. Mana, ile baterii? Ile pułapek, a to wszystko na razie nic mu nie dam. Znaczy no, trochę dało też wcześniej przed chwilą, ale kolejnych to akurat ma tak mocno nie potrzebuje. Oczywiście czas na kolosa. No ile tych kolosów teraz będzie? Pierwszy nawet się ukrywa przy robo, może ma na przypadkiem nie ustawił rally pointa. Czasami zdarzały się gry u mega dobrych zawodników, którzy zapominali na długi, długi czas o tym, że w ogóle zrobili kolosa albo dwa, bo trochę dużo się działo, albo przez dłuższy czas gry jeden kolos po prostu tak sobie stał. No teraz mana chyba go zauważy. A może i nie. Chronobusty. No nie, no niemożliwe, że mana używa chronobusta na robo czy na te inne budynki, a nie zauważył kolosa. No halo, mana. No jak? Przecież on rzucił chronobust na te rzeczy. Nie zauważył, że ma kolosa? Tu okej, teraz ogarnął. No i w końcu rally point, dobra. Spokojnie, spokojnie, nie ma co się bulwersować. Dwa kolosy zagrane. A może on są spokojnie, pewnie nimi tutaj stoi. A, on spokojnie. Nie no, no, to musi specjalnie tutaj stać. Ciekawe. Oczywiście na celowniku Mariny. Spokojnie, na Mariny może. Jakby to były marudery, to już różnie może się spisać. Ale kolosy Mariny bardzo szybko niszczą. Tak został w sumie kolos wymyślony. Kolejna, świetna pułapka Grzegorza. Dwa marudery, jeden Sitchtank, dwa mariny złapane. No i teraz szarżą będzie być może atakować mana, ale jeszcze nie w tym podejściu. Adeptki na kontrę. Adeptki nie mają żadnego ulepszenia teraz opracowanego. No, plus jeden do ataku, ale to dla wszystkich jednostek jest naziemnych. Dla many praktycznie. No i Percival wraca na swoją stronę mapy. Na razie dobrze grają obaj zawodnicy, ale nie było za bardzo też przestrzeni, żeby się jakoś wykazać i popisać kontrolą. Ona powoli przechodzi w Disruptory, no i oczywiście celem może być tutaj ten Orbital. Zastanawiam się, jak dużo pułapek i skąd ta myśl, skąd ta koncepcja, żeby mana tyle ich grał. Ale fajnie. Nawet bardzo dobrze. Cztery kolosy, jakiś Disruptor już nawet też stoi. Albo i dwa. Mana może próbować przełamania. Szkoda tylko, że jego zloty są tak bardzo skupione, bo gdyby były bardziej rozdzielone, to oczywiście czołgi atakami obszarowymi by tak dużo nie robiły. No i dwie kulki na Sitchtanka, słusznie, słusznie. Na dalszym ciągu może polegać troszeczkę na defensywie, wyłącznie na kolosach po użyciu baterii. Feniksy powróciły, żeby kupować czas dla kolosów, no bo jak są atakowane Feniksy, to kolos już nie jest. Teraz super bateria zapewnia dużo przeżywalność, świetna flanka Grzegorza. No miazga, miazga. Doskonale.
Bardzo dobra bitwa dla Polaka. Jeszcze w ogóle jedna pułapka zamroziła Sicztankę i kilka jednostek. Dobrze, dobrze. Pana z prowadzeniem. No i Percival zaczyna być coraz mniejszym problemem. No bardzo w porządku ta akcja. Jak widzimy jeszcze się kilka SCV czy Siege Tank nie uratują. Chociaż nie, dobra, SCV-ek nie udało się złapać manie, ale i tak jest dobrze. O, Sensa Tower zniszczony, teraz Taran jest na pozycji Protossa. Chociaż może spodziewać się, że jest tutaj, bo nie ma go tu. A mana raczej cały czas pozostaje aktywny. No i doskonale. Świetna rotacja dla many, Percival ewidentnie zaskoczony. No i tym razem mana to wszystko powoli, ale bardzo spokojnie rozpracuje. Orbitala nawet mu zniszczy. No może to wszystko za kolosa czy dwa kolosy, ale warto było. No dobra, Grzegorz Pana gra wygrana. Tylko Percival jeszcze o tym nie wiem. Przelatuje swoim orbitalem z pierwszej bazy w miejsce tutaj z powrotem tej trzeciej. Nie wiem, jak to jest, że Percival za każdym razem jest źle ustawiony do walki. No tu akurat planetarka naprawiana się spisała. Ale ogólnie to dalej było raczej takie, bym się powiedział, średnie dla Terrana. No i mana chce właśnie mieć nieco lepsze działa na planetarkę, więc dodaje Immortale. Już ma dwie sztuki, zaraz kolejne dwie. No już z troma Immortalami w sumie można przez planetarkę się przebijać, ewentualnie zaczekać na 6 i ją tak zniszczyć, zmiażdżyć. 8 Immortalami też w sumie żart, a nie planetarka. Tak szybko pada. No Percival nic nie może, jeżeli jest ready z Raptorów i on na nie nie ma żadnej odpowiedzi, to w zasadzie tylko będzie tracić. No kolejna potężna kulka. I znowu baza zniszczona. Myślałem, że to może Dark Templary tam na górze. O właśnie, tutaj mamy Dark Templary. Jeszcze nie ma do nich Blinka i prędko nie będzie, ale mana nie musi mieć ulepszenia, żeby zaatakować tę bazę. Już ma masę. No i Miazgunia. Zeloty, Dark Templary rozwalają bazę na godzinie 3:00 i czekamy na poddanie się Percivala. Jest! Doskonale. No to lecimy. Grzegorz Pana i Percival. Polak na Koreańczyka. Widzę, że Percival już się nagrał makro, już się namakrował. Zaczynamy od proxy Raxów. No i chyba na razie jednych. Czyli to dalej może się oczywiście rozwinąć jakoś w miarę sensownie, spokojnie. Ale to bardzo popularna rzecz w StarCrafcie, że jak komuś nie pójdzie w makro, to uznaje, że no dobra, dłuższe gry rywal ma raczej lepsze, to spróbujmy krótkiej. Spróbujmy innego sposobu i metody.
Pana jeszcze się upewnia, czy aby na pewno nie ma tutaj koszarów gdzieś w okolicy. Sprawdza jeszcze naturala, sprawdza trochę pierwszą bazę, chociaż tutaj chyba się akurat nie rozejrzał. A właśnie w tym miejscu pamiętam, że Bian wczoraj ukrył koszary i to było całkiem dobre. To było w meczu z Niną. Znaczy dobre, w sumie to przegrał, ale... Ale ukrył dobrze koszary. Oho. No mana zaraz probę chyba straci. Dziwne, że... A nieważne. Nieważne. Chciałem powiedzieć, Bial, czy, znaczy Percival, czemu tego nie zniszczyłeś? No jednak zniszczył Percival. No trochę słabe jest tracenie probki, bo teraz też Grzegorz nie wie, gdzie jest fabryka postawiona. A powinien się właśnie tego dowiedzieć. Naniwa streamuje szachy? O proszę. Też zmienia grę. Niektórzy powiedzieliby regres. Jak ze StarCrafta na szachy. Ale tam też czasami się dzieją dzikie, szybkie rzeczy. Gierki na nie wydają mi pasję do grania Protossem. Cudowny gameplay w StarCrafta 2, ma na Niwa. No ja też kiedyś dość aktywnie oglądałem u niego streama. Ale potem, no cóż, na Niwa ma trudny charakter. Ktoś tam gadał, że się zmienił w jakimś wywiadzie, ale... Już trochę za późno. Mam wrażenie. Troszeczkę zaburzony ten początek na Grzegorza. 3 proby stracone. No słabo, ciężko to wygląda, patrząc na liczbę probek. Ona wybiera też otwarcie, gdzie mamy bardzo szybkie Robo Bay. No i oczywiście pomysłem Polaka Disruptor Drop. To trochę szalone nawet. Ej, swoją drogą, co tu jest? Obserwator, bo tak patrzę, coś bardzo niebieskiego na minimapie. No dobra, dalej Disruptor Many. Chociaż to jest jeszcze taki moment gry dziwny, że w zasadzie to czasami nie wiadomo, gdzie z tym Disruptorem strzelić. No ale teraz otworzył swoją pierwszą bazę Bial. To znaczy Percival, Boże. Bial to jest Zerg, który w tej grupie gra. No, uda się. No ale nie, no teraz to tak żywiej mana. O, będzie strzał, ale będzie ładny. O, jaki ładny. Jeszcze mam wrażenie, że jakby trochę wyżej tym strzałem poleciał, a mógł, to może nawet 8 SCV by przechwycił, ale i tak jest doskonale. To w ogóle Percival już przesnął, nie ruszył do właściwej obrony. Nie uciekał SCV-kami, a na pewno można było. Co robi Percival w ogóle? Ja mam wrażenie, że to jest taki Koreańczyk, ale... No taki mocno zmęczony Koreańczyk. Taki jeszcze może lekko wczorajszy. Może też grał po nocy. No i jest oczywiście pierwsza kulka, nie dała fulla. Teraz czas na drugą, jeszcze się przeładowuje. O, dobra, to była kula.
za moment będzie można dokończyć może sztanki, chociaż naprawię jej Percival. Zastanawia mnie ta super bateria many, czy aby na pewno on to powinien robić. I oczywiście szybkie dobicie. O, no nie, no mana nie podniósł kolosa, chyba nie trafił, może nie kliknął. Najlepiej na pewno nie kliknął. Naprawdę ten atak wygra? Amana chyba popełnił błąd taki, że nie dobił tych dwóch siczczanków wtedy, kiedy były one zranione przez... No nie, no tak, Ula to nic nie trafiła. Siczczanki były zranione przez Disruptora i nie dobił ich. O teraz jak najbardziej siczczank oraz Zelot, znaczy no, Disruptor oraz Zelot niszczą siczczanka. Liczba kulek rośnie, to jest jakiś powód do radości. No dobra, Nexus zniszczony, już jest bardzo źle. No i mana elegancko wrzuca Immortala. Co ciekawe, Immortal atakuje bunkier, a nie siczczanki. Ciekawy wybór. W sumie nawet dziwię się, że Immortal wybrał taki cel, ale siczczanki nie mogły w niego uderzać, więc pewnie dlatego on atakował bunkier, bo nic innego w teorii nie było dla niego zagrożeniem. To taka też ciekawostka, nie? Jak się dobrze wyrzuci jednostkę typu Immortal, to on nie zaatakuje siczczanków, tylko co innego z automatu. Dobra, są kule. Kule śmierci. No i dobra robota, Grzegorz. Obronił się oczywiście, tylko co dalej? Bez Nexusa nie ma wydobycia, więc jeżeli chce zwyciężyć Polak, no to musi wygrać w zasadzie już za chwilę. Percival gra naprawdę ryzykownie, stawia trzecią bazę na pozycji i przez takie zabiegi to jeszcze w sumie jest jakaś nadzieja dla many. Ona powinien chyba na górze wyrzucić Disruptory i właśnie oddać strzał. Co powinien zrobić Percival? Podnieść Supply Depota, ale coś czuję, że tego nie zrobi. O, wow, jednak zrobił. No, brawo. I... no, Warpism nie był najlepiej kontrolowany. No dobra, obronił się. Jednak zagrał ładnie Koreańczyk. No dobra, no to jest niestety już raczej niewygrywalna gra dla Polaka. Dwa Disruptory zostały uratowane recallem. No to jest jednak optymista. Dwa Nexusy jednocześnie, jak w Brudworze trochę gra. No dobrze, za darmo teraz te strzały przecież mana oddał, zniszczył jakiś budynek. Przynajmniej mały rezultat to był. Natomiast z Liberatorem no będzie się jeszcze długo musiał szarpać. A jak nie z Liberatorem, to niestety podwójny desant leci. No dobrze gra Percival, no bo do obrony nie wszystko mu potrzebne. A co niepotrzebne albo niezbędne, to można rzucić właśnie do kontrataku, na który na pewno mana nie jest gotowy, no bo niby za co miałby zrobić oddział broniący się. Okej, okay. Fajne kule. No i GG. Tak, no mana po prostu nie miał czym się u siebie obronić. To lecimy. W dolnym lewym rogu Grzegorz mana i oczywiście Koreańczyk Percival. No dobra, ładnie mu to siadło, ale to mam wrażenie, że po prostu mana trochę lepiej powinien przeprowadzić defensywę. Może też niezbyt umiejętnie wykorzystał super baterię mana.
Tak. Tam były pewne niedociągnięcia. Znaczy, były dobre, bardzo nawet dobre manewry, ale brakowało takiej idealnej walki, jak to mawiają, że jak to było w Wiedźminie, że mniej niż perfekcja, to już padasz. To niewystarczająco. Mniej niż perfekcja, to niewystarczająco. Lepiej sprzedać za 45k niż za 30k. No ale to zależy, za ile kupisz, no. Kupię za 60, to ja bym czekał na kolejną hossę. Po co sprzedawać ze stratą? Ale to nie jest rada inwestycyjna. W końcu w jakiejś godzinie dla mnie, odkąd jestem streamerem, nie mam czasu na Indiego wieczorami. No, takie życie niestety. Dobra, Grzegorz, miejmy nadzieję. Ohoho. No właśnie, po co te straty? Dobra, idziemy dalej. No trochę smutno było, byłoby dwa razy w pojedynku stracić tak wcześnie probę na Terrana, bo wychodzimy z założenia, że probę raczej się nie traci. No może na Reapera czasami, ale to też dopiero najlepiej w naszej bazie. Klasycznie, póki co. Pana też zmienia swojego builda, nie robi znowu tego robo, tylko Stargate'a. No, tak jak na pierwszej mapie, z tego co pamiętam. Też był Stargate, też było trochę kontroli w powietrzu. No i leci Oracle. No trochę mana, no tak troszeczkę się zagapił. Ale na szczęście Percival też swoim Reaperem nie był aż tak bezlitosny. Co najwyżej jedna proba chyba zostanie wyłapana. No niby się można ucieszyć, że parę CV padło, no ale za Oracle to nie jest za bardzo opłacalne i do tego jeszcze 5 probek aż wyciągnął Percival. Za dużo, no. Troszkę za dużo na początku. No i teraz będzie jak zwykle taka trochę nerwówka, bo jeżeli teraz mana właśnie nie zrobi wszystkiego bardzo dobrze, no to będzie słabo. Ale tutaj jest teraz minimum optymizm tchnięte w rozgrywkę, bo jeżeli Percival gra trzecią bazę, to mana wcale nie musi samemu inwestować w obronę, chociaż no mana o tym nie wie. O wow, on nawet nie widział fabryki i starporta. No ale tak czy tak, no my wiemy, że mana jest bardzo bezpieczna. Dobrze, żeby Feniksy go za chwilę też uświadomiły, że może na przykład chronobusty wydawać na proby, a nie na przykład na jakieś inne rzeczy. I widzę, że nawet właśnie chronobust na probki jest. Dobrze, mana pozyskał teraz arcyważną informację o trzeciej bazie przeciwnika. Teraz może ze spokojem się dalej rozwijać. Kronobuscy na proby i... No i w końcu miejmy nadzieję, że będzie jakaś przewaga właśnie w liczbie probek.
No, zdecydowanie. Nie da się nic zrobić z tą trzecią bazą Percivala póki co. Jedyne co można realnie właśnie robić, to powiększać gospodarkę. Mana anulował asymilator, z tego co widziałem. Ciekawe czemu. No, może też uznał, że jeszcze nie ma tylu probek, a może uznał, że w ogóle nie chce robić asymilatorów i zwiększać wydobycia gazowego, bo chce na przykład zrobić jakieś 10, a może dopiero póki co 8 warpgate'ów, kolosy i taka bardzo mocna armia antylądowa. No mi się marzy pojedynek Manny i Zesta, jednak chciałbym, żeby tutaj Grzegorz urwał mapę. Ale niestety, no mam tę świadomość, że może się nie udać. O, to jest interesujące. Percival też nie ma nie wiadomo jak dużego wydobycia w tej bazie. Chociaż no dobra, muły robią robotę. Nie no, dobrze gram. Dobrze, bo jeszcze przychodzi w ghosty. Będzie mieć dobrą proporcję pewnie minerałów do gazu, ale nie wiem, czy może minimalnie za szybko te rafinerie dostawia. Przecież zaraz trzeba będzie kolejne SCV-ki wyciągnąć z minerałów i rzucić je na gaz. Chyba, że on będzie mieć dłuższą chwilę tylko po jednej SCV-ce na... Nie, nie ma. Nie ma przez dłuższą chwilę po jednej SCV-ce na rafineriach. Ale jest jak najbardziej w porządku. Pewnie się mana latając w ten sposób, że nic tutaj nie ma. No, jest mina. Na szczęście nie odpaliła ona najlepiej. Raptory grane jednocześnie, mana ma chyba bardzo prostą metodę, powtórzyć to, co się mniej więcej działo na pierwszej mapie. No i tak nie ma jak zaatakować na razie. Znaczy no już teraz akurat mógłby podchodzić, ale no ciężko tak łatwo zwyciężyć ten karabin, jak osobno leci u Marina. Dobra, doskonale. Czekamy naturalnie na kolejny pomysł Percivala, bo zapewne on jest na razie dyrygentem tego spotkania. No, byleby mana się tak agresywnie nie ustawiał disruptorami, jak przecież nie widzi, nie zna pozycji przeciwnika, bo jakby teraz nagle w nie wbiegł, to one nic nie mogą zrobić. A no, już się obkupili w jednostki. Percival niestety ma trochę większy ogólny limit. Mana ma za to bardziej jakościową armię. To są kolosy. A tutaj w trzeciej bazie, okej. Okay. Nietypowa sprawa, ale nawet mi się to minimalnie podoba. W sumie wikingi są gdzieś zupełnie indziej niż kolosy. No dobra, czas na walkę. Kolos jaki robi tutaj ewolucję, jakiś szpagat.
Ale dobra, mana się utrzymał i to bez jakichś gigantycznych problemów. Percival po prostu odbija się od obrony, ale za to powiększa liczbę command centerów. Mana też nadwyżki minerałowe inwestuje w kolejne gateway'e. No byleby się nie dał jakoś mocno złapać. Dobrze, dobrze, dobrze. Na razie bezpiecznie i pewnie trzeba to rozgrywać. Dark Shrine zaraz ukończony, więc będzie wchodzić już w ten prawie, że ostatni etap gry na Terana Mana. O, dobrze, dobrze, dobrze. Jest potencjał. Pięknie. Doskonała kulka. No i teraz nareszcie trochę więcej inicjatywy będzie u Many. Może wyjść, może zaatakować i to też oczywiście stworzy jakąś okazję pewnie do ataku Dark Templarami. Oho. No to jest bardzo niebezpieczna chwila. Widać, że Percival chce... Oj, dobra, spokojnie. Jedna kula była doskonała. Ile mana tych kulek wyrzuca? No niestety, teraz dwa Disruptory zostaną zapewne przechwycone. No i wielkie zmartwienie Grzegorza to oczywiście Liberatory. Na szczęście ich liczba dalej niska. Percival może nawet się zapędził atakując. Mamy też Dark Templary idące prawą stroną mapy. Tutaj Percival... Aj, niestety spojrzał. Spojrzał prawidłowo, a w tej bitwie też w sumie ucieka wtedy, kiedy trzeba. No dobra, na razie zbyt dużo się nie odpowiodło. Ale limitowo jest ok. Jak się zastanawiałem, czy Mana przypadkiem nie odsłoni bazy na godzinie 6, ale jest jeszcze Kolos. W sumie na te jednostki by przegrał właśnie tam na dole Mana. Ale i tak nie rusza na niego Koreańczyk. Koreańczyk schodzi na górę mapy. Będzie chciał pewnie jakoś złapać Polaka. Najbardziej się boję, że Liberatory jakoś mocno urosną w siłę, że będzie ich po prostu dużo. Ciekawe, czy Ricola użyje Mana, bo jest ewidentnie zachodzony. O mój Boże. No to było trochę szalone. No Mana dużo potracił, a... No nie. No nie, 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 nie. Zdecydowanie to nie była bitwa dla Many dobra. Jeszcze posiłki są w sumie przechwytywane. No wszystko się nagle posypało. Jednak Percival nie ma takiej złej tej długiej gry. Jedyna nadzieja to już chyba tylko Dark Templary i jakieś, nie wiem, zapomnienie Percivala. Może przestanie skanować. Może zrzuci za całą energię muły. No tak, tutaj gigantyczna strata Grzegorza. Prawie 100 limit różnicy. No bardzo mocno zresetowana sytuacja Many. No jakby to było jakieś 8 minut wcześniej, to by było bardzo dobrze. A nie 16 minuta. No cóż, no to czekamy. Niestety jak na wyrok, kolejny atak Percivala, to znowu będą rozłożone Liberatory, pewnie tak, żeby się nie dało w nie za bardzo zaatakować. 3 sztuki na razie, ale jak już doleci 5, za chwilę 6, 7 Liberator. No nie da się na to odpowiedzieć z tym, co ma Mana. Chyba, że jakieś cudne strzały Disruptorami, może teraz. No nie, za późno troszeczkę to wszystko. Nie w to tempo. Chociaż teraz są kulki. Ej, dobra, nawet te kule. Ale dobra, i tak nie poszło. Nie no. Za duża masa, za duże obrażenia Percivala. Nawet wikingi wylądowały. Ale dobra, Grzegorzowi jeszcze udało się przeżyć. To na razie tyle z sukcesów. 4 Liberatory.
I tu jeszcze jakiś jeden zaparkowany. Cały czas produkuje te kluczowe jednostki Percival. Z nimi można się trochę bardziej rozpychać i uniemożliwiać Disruptorom atakowanie. Tutaj widzę, że kilka Dark Templarów też padło. A w zasadzie to jeden. Jeden Dark Templar na planetarkę. Pełny limit Percival manu. Widać na minimapie, że jemu te bazy jakoś szybciej teraz przerastają. A mana cały czas tylko na Disruptorach i Stalkerach. Jak mana to wygra, to naprawdę będzie super niespodzianka. Cały czas się wpatruję w jakieś małe nadzieje w tej rozgrywce, ale no nie ma. Nie ma nadziei cały czas. Z każdej strony, gdzie podchodzi Percival, w zasadzie przynajmniej wymienia się porówno, czyli źle dla many. Bo mana potrzebuje doskonałych wymian. Oho. No i właśnie. No nie, no nie ma opcji. Liberatory robią gigantyczne straty. I tu jeszcze ten atak od lewej strony ponowiony. No nic się nie dało zrobić. Szkoda, no. To dobrze szło do tego recola na godzinę 9. Ale ostatecznie mana niestety zagra na Biula. No, a Percival na Zesta. Coś czuję, że Zest zmiaże Percivala.